Jeśli chodzi o smog w Polsce, jest w tej chwili bardzo źle. Bardzo źle, dlatego że Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie. Może być jeszcze gorzej, jeżeli nic nie zrobimy. Polacy w tej chwili umierają przynajmniej o rok wcześniej niż mogliby, gdyby oddychali czystszym powietrzem. Oddziaływanie smogu można porównać do wypalania papierosów. Wszyscy w Polsce palimy 2-3 papierosy, nie paląc tytoniu, tylko oddychając, natomiast są miejsca w Polsce, gdzie niektórzy wypalają około paczki papierosów, mimo że nie palą, bo stężenie benzoalfapirenu czy węglowodorów aromatycznych w atmosferze, którą oddychają, no jest zdecydowanie ponad normę, do 16 razy ponad normę. Skutkiem oddziaływania zanieczyszczonego powietrza są choroby układu oddechowego, nieżyt gardła, nosa, krtani, choroby układu oddechowego, infekcje, zaostrzenia astmy, POHP, ale również skutki zdrowotne odbijają się na układzie krążenia. To są zwyżki ciśnienia, to są zaburzenia rytmu serca, wprost do rozwoju takich chorób jak zawał mięśnia sercowego czy też udar mózgu.